Jesteśmy, startujemy. Raz, dwa, trzy. Wystartował potrójny espresso w studio. Pan poseł Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I na z góry przekanej policji, bo na łączach skype'owych Artur Dziambor w Sejmie Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, tego pięknego poranka. Jeszcze będę musiał spokojnie bardzo mówić, bo jestem tutaj na holu w Sejmie, także... No właśnie, żeby nikt nie podsłuchał, albo żeby pana nie zaszedł polityk Platformy na przykład, albo Lewicy, żeby nagle nie było podmianki, zamiast Artura Dziambora za kamerą usiądzie Adrian Zandberg i dopiero będzie kipisz. Ktoś pomyśli, że Konfederacja zmieniła pomysły na gospodarkę. Właśnie, od gospodarki zacznijmy. Polski Ład, to pierwsze pytanie do Sejmu leci. Polski Ład, projekt, który jednak zostawia w kieszeniach Polaków trochę pieniędzy, to liberałowie powinni się cieszyć. No z tym trochę pieniędzy to też tak no, trzeba się zastanowić, co to znaczy trochę. Parę miliardów złotych, takie są ubytki dla samorządów i dla rządu. Tak, i samorząd oczywiście ogromnie obrywa. Zresztą tam się odbywa taka cudowna redystrybucja. To znaczy najpierw rząd PiS-u zabrał samorządom pieniądze, no a następnie będzie je dawał w podobnych kwotach. No oczywiście z podatków ściąga to do siebie, ponieważ ryczałtowy podatek nie wchodzi w ogóle w budżet samorządów. No taka tam zabawa, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło marketingowo sprzedawać to, że to oni dają i że oni są tacy dobroczyńcy. Natomiast dla ludzi to, co miało iść rzeczywiście do budżetów, do kieszeni Polaków, no to tam wyliczenia były dosyć prawidłowe, tak? To znaczy od osoby, która zarabia najniższą krajową, miało tam być około 150 zł, po średnią krajową, gdzie wzrost miał być o kilkadziesiąt złotych, a później już wszyscy powyżej średniej krajowej mieli sponsorować tę zabawę. Więc jest to po prostu projekt redystrybucyjny. Ludzie, którzy zarabiają trochę więcej, będą sponsorowali zmiany dla tych, gdyby tak było, to samorządy byłyby szczęśliwe, bo wychodziłyby na zero. Nie, nie. No i do tego jeszcze dochodzi tak zwana ulga dla klasy średniej, czyli to słynne, że wszyscy, którzy zarabiają tam do 11 ileś tam tysięcy, to nie stracą na tym ani trochę. Algorytm na obliczanie tej ulgi jest tak zabawny, że są o nim memy w internecie, ponieważ no, mało kto jest w stanie się w tym tak sensownie połapać, żeby to wytłumaczyć. No i oczywiście ten nowy ład nie wszystkim jakoś będzie przeszkadzał, ponieważ część firm już zdążyła się zrestrukturyzować, już można było przemianować się z działalności gospodarczej jednoosobowej na przykład na spółkę z o.o. i jakoś tam sobie z tym radzić. Natomiast samo to, że rząd zmusił ludzi do tego, jest już karygodne. Dodatkowo pojawiają się działanie w ramach spółki z o.o. jest bezpieczniejsze. Odpowiada się tego kapitałem spółki, a nie całym majątkiem. No tak, ale nie wszyscy chcą to robić. Ja na przykład prowadziłem swoją jednoosobową działalność przez kilkanaście lat i nie zastanawiałem się nad przejściem na spółkę z o.o. Zatrudniałem ludzi, wynajmowałem lokale. Nie było potrzeby, żeby zmieniać się na spółkę z o.o. A teraz ta dziwna proteza się kończy i jest uczciwie. Teraz, albo jest się pracownikiem, nie, nie jest. Albo przedsiębiorcą i ma się spółkę. Zgadza się. Nie, nie, to tak nie działa. Nie zgadza się, Andrzej Gawron, bo pan poseł znowu... Bo dzisiaj w potrójnym espresso mam dwóch polityków, których pokrzywdziłem ostatnio. Podobno i pan poseł Dziambor był na mnie obrażony ostatnio i pan Gawron też miał mniej głosu zawsze... swojego czasu. To teraz w studio, proszę, z czym się pan poseł nie zgadza? Chyba trudniej zawsze jest w studio, ale... To prawda. Powiem tak, no myślę, że Konfederacja powinna być tutaj zadowolona. 30 tysięcy kwota wolna od podatku. To naprawdę jest przełomowe rozwiązanie. To było do tej pory tak, że jak gdyby budżet zasilały właśnie te osoby, które jak gdyby najmniej zarabiają. Jest to w pewnym sensie dystrybucja, ale taka sprawiedliwa dystrybucja. Przedsiębiorcy oczywiście mają pewne rozwiązania. Na początku roku mogą z tych rozwiązań skorzystać, żeby jakoś jak gdyby tutaj spróbować zoptymalizować te swoje obciążenia podatkowe. I tak pan redaktor powiedział, no tu też ważnym jest efektem tej reformy, że osoby, które prowadzą działalność, powinny prowadzić działalność, a te osoby, które były na samozatrudnieniu, no niestety one wykorzystywały to w jakiś sposób, żeby bardziej przedsiębiorcy to wykorzystywali. Panie pośle, w tle słyszymy głosy sejmowe, niech przecież nie przejmować, proszę nie regulować odbiornika, to po prostu naturalne odgłosy polskiego parlamentu. Ale jeszcze coś dodam, Dodam, panie pośle. A czy nie za szybko? No bo bałagan jest koszmarny. Znaczy bałagan jest taki, że premier musiał trochę przepraszać, rzecznik rządu musiał przepraszać, minister finansów musiał przepraszać, minister edukacji musiał przepraszać, minister spraw wewnętrznych też musiał przepraszać. No coś tu nie zagrało, panie pośle. No nie zagrało. No tak duża reforma zawsze po
powoduje pewne czy pewne jakieś zawirowania na samym początku. Oczywiście też ważne jest, jak szybko zostało tutaj to naprawione, bo popełniać błędy jest rzeczą ludzką, ale jak gdyby mieć zamknięte oczy na te błędy, no to jest jak gdyby... A ktoś popełnił błąd? Znaczy, błędy były popełnione może w takim przekazie, który rzeczywiście nie dotarł do wszystkich tych osób, które chyba są zainteresowane, które muszą pewne formalności dokonać. Finansowych, panie pośle, również. No też informacyjnych. A te całkiem namacalne informacyjnych są. Bardziej tutaj, nie finansowych, no to się potem odbija w jakimś tam zaliczkach. No gdyby tak nie było, to minister edukacji i minister spraw wewnętrznych nie zapewnialiby, że pójdą wyrównania. I to w tym tygodniu. Pójdą wyrównania, tak, dlatego mówię, jak szybka jest reakcja. Naprawdę rzeczywiście jakieś błędy zostały popełnione i to były jest błędy. Od razu naprawiane. Powinny być konsekwencje? Ja zawsze uważam, że jeżeli jest wolność, to jest i odpowiedzialność. Jeżeli ktoś decyduje, to jest też odpowiedzialny. Kto jest odpowiedzialny? Ale to tutaj naprawdę, tu jest pan premier, który ma możliwość ocenić, kto jest odpowiedzialny za reformę, kto miał obowiązek przekazać informacje o tym, jak powinny być naliczane składki, gdzie był błąd. To pan jest szefem ministrów, ale... to pan rozlicza ministrów, pan jako większość parlamentarna. Tak, oczywiście. No a jak? No tak wygląda oczywiście system. Oczywiście tak, mamy komisję, mamy podkomisję stałe, oczywiście będziemy się o to rząd pytać. Rząd odpowiada przed parlamentem. Parlament przed panem posłem. Kontroluje rząd i oczywiście będziemy to robić. No dobrze, Artur Dziambor będzie to robił jeszcze bardziej zjadliwie, bo jest w opozycji takiego wilcze prawo, to pan poseł pewnie mniej wie niż pan poseł, bo jest w opozycji, ma mniejszy przepływ informacji, ale może powie, kto jest winien za te pewne błędy w Polskim Ładzie. Znaczy, po pierwsze, dwie sprawy. Po pierwsze to tłumaczenie się, że no tak, to błędy jakieś, to prawda, oskarżony pobił żonę, ale przecież przeprosił. Więc wszystko powinno nie, być porządne. Jest, jest ale pan obrazowo nie, naprawdę... Nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie. Ja więc to tak. Takiego porównania nie robił. Więc to tak. Ja wiem dlaczego. Dlatego, że niestety, ale w ministerstwie nie siedzą ludzie, którzy są praktykami. I w ogóle w PiS-ie brakuje ludzi, którzy są praktykami. PiS to jest w ministerstwie partią, siedzą ludzie, którzy siedzą tam od 40-50 lat. No właśnie. Nie, 30 no lat. Właśnie. O, dokładnie o tym mówię. No tak, siedzą no, ludzie, się którzy zgadzamy, siedzą tam od, no, od kilkudziesięciu lat. To są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z rynkiem rzeczywistym. Ale nie da się wymienić kilku tysięcy ludzi. I dokładnie tak samo było przy tworzeniu tarcz antykryzysowych. My sugerowaliśmy, że w tworzenie tarcz antykryzysowych powinni być wciągnięci ludzie, którzy są branżowcami, którzy mają minimalne chociaż pojęcie o tym, jak rzeczywiście wygląda zatrudnianie ludzi na tylko, prywatnym rynku. Tylko, że z tego, co pamiętam, tarcze antykryzysowe, tarcze antykowidowe dla przedsiębiorców, to chwalił chociażby Cezary Kazimierczak, przedsiębiorca i prezes Związku Przedsiębiorców. I ten sam Cezary Kazimierczak nie zostawił suchej nitki w ostatniej swojej wypowiedzi w telewizji polskiej na temat nowego ładu. To się zgadza, więc nawet wiem, kto ten wywiad prowadził, ale panie pośle. Robić do tego, ja mam naprawdę, jeszcze jedną no. rzecz. Ja to tylko jedną pan Artur Dziambor, pan poseł Dziambor, pan rzecz i pan poseł Gawron. Panie pośle, i tutaj my skończymy opozycję. 30 tysięcy kwoty wolnej. Bardzo nam miło, że posłuchaliście i skopiowaliście pomysł praktycznie z naszej ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej do 12-krotności najniższej krajowej, którą nie musieliśmy kopiować, to było w naszym programie. Złożyliśmy, nie, tego nie było w waszym programie. Złożyliśmy to w 2019, bardzo nam miło. Natomiast niestety efekt dobry, doskonały efekt, który mógłby być dzięki temu, że podwyższona została ta kwota wolna, został całkowicie zniwelowany podniesieniem, a właściwie stworzeniem sytuacji, w której trzeba płacić składkę zdrowotną wyższą i nie można jej odpisywać. To tak naprawdę sprawiło, że ludzie niestety nie odczują tego dobrodziejstwa. Absolutnie pan takie całościowe rozliczenie efektów Polskiego Ładu będzie na koniec roku 2022. Większość osób na tym skorzysta, na kwocie wolnej, na tym, że został próg podatkowy podwyższony, na tym, że jest ulga klasy średniej. Zgadzam się, może za bardzo skomplikowana, powinniśmy upraszczać prawo. W tym momencie jeszcze jest to, no, tak jak powiedziałem, dosyć skomplikowane, ale odnosząc się do tarcz antykryzysowych, zapraszam pana posła Dziambora. Dzisiaj mamy podkomisję stałą w Komisji Gospodarki, gdzie właśnie będziemy oceniać działanie tych tarczy. W większości przedsiębiorcy bardzo dobrze oceniają tarczę. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to było robione jak gdyby z potrzeby chwili. Trudno, żeby oceniali źle, skoro po tych tarczach covidowych globalnie, nie każda firma, bo każdy wypadek jest indywidualny, ale globalnie firmy na kontach miały więcej pieniędzy niż przed pandemią, więc chyba tych pieniędzy nawet było za dużo. Ale co jest najważniejsze, panie redaktorze, co jest najważniejsze? Udało się uratować rynek pracy.
W Polsce mamy 3,4% bezrobocia. Praktycznie najniższe bezrobocie w Europie. I to jest moim zdaniem najwyższa wartość. To jest najwyższa wartość. Pan poseł Dziambor mówi, to jest bzdura. No to zapytam. Mamy dane GUS-owskie, mamy dane Eurostatu. One wyraźnie pokazują, że bezrobocie w Polsce skokowo nie wzrosło, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, Hiszpania, Włochy chociażby. Ale nie trzeba statystyki, panie redaktorze. To ja wytłumaczę może, bo Prawo i Sprawiedliwość oczywiście propagandowo używa tej danej z bezrobociem. Sytuacja z bezrobociem jest taka, że nas po prostu zwyczajnie na bezrobocie nie stać. I rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość sprzedaje to bezrobocie jako wielki sukces. Tymczasem to bezrobocie wygląda tak, co ja wielokrotnie to już mówiłem w wielu różnych wywiadach, gdzie opowiadałem o tym, że raz kiedyś była sytuacja taka, że zamówiłem sobie pizzę i przywiózł mi tę pizzę aktor z teatru muzycznego w Gdyni, który został zamknięty przez... A ja wielokrotnie, ja ten argument już słyszałem i już... Nie był bezrobotny. Nawet na tej antenie się o to kłóciliśmy. Rzeczywiście pracę ma. To jest dobrze z rządu. Tylko czy liberał gospodarczy będzie krytykował to, że aktor pracuje jako dostawca pizzy? Nie, będę krytykował to. Czy on, czy aktor, czy człowiek, który ma dyplom aktora, musi być cały się aktorem? Do śmierci. A panie pośle, pan rozmawiał z tym aktorem, dlaczego teatry? Podjął tę pracę? Może miał taki... Musicie mi dać powiedzieć. No dobrze, to ja tylko dopytam. Skoro teraz nas nie stać, zapisu nas nie stać na bezrobocie, bo są oferty pracy i aktor, który nie załapał się w teatrze, czy musiał odejść z teatru, bo teatr był zamknięty, dostarcza pizzę. Nic hańbiącego, też dostarczałem pizzę. Naprawdę oczywiście, że nie. Da się z tym żyć, to nie jest nic. Nawet dla aktora, myślę, to jest ale ja nie o tym mówię. A czemu za Platformy było nas stać na bezrobocie, czy dla SLD? Dobrze, jeszcze raz. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że dana dotycząca bezrobocia jest wykorzystywana propagandowo. Ja nie porównuję bycia aktorem w teatrze do rozwożenia pizzy, tylko mówię o tym, że ten człowiek nie poszedł do Urzędu Pracy i nie zarejestrował się jako bezrobotny, bo tylko miał inną pracę. Jakąkolwiek. A w Hiszpanii, we Włoszech po COVID-zie nie miał tak jakiejkolwiek pracy. Dlatego, że musiał płacić kredyty, dlatego, że go nie stać na to, żeby nie mieć przychodu. A bogatego Hiszpana, Niemca, Francuza stać na to, żeby nie mieć przychodu przez na przykład miesiąc, dwa. A za Platformy byliśmy bogaci i stać nas było na Konfederacja jest... Platforma. Za Platformy nie było takiego rządu. Porównywanie się wiecznie do Platformy, no. Co było 7 lat temu, jest już naprawdę całkowicie absurdalne. No bo wtedy było bezrobocie, teraz nie ma. No dobrze, można. Panie redaktorze, pan poseł Gawron, zmieniamy temat. Panie pośle, to ja rozumiem, że pan chwali te systemy socjalne tam w Hiszpanii, że można nie pracować i mieć takie dochody. No, nie, panie pośle, nie no Konfederacja chwalę, i socjały takie wielkie, duże, które tam są w Hiszpanii, tak to pan wychwala. Panie pośle, nie, ja pamiętam jeszcze, jak przed 2015 roku przychodzili do mnie ludzie i mówili, chcą na przykład podwyżki u pracodawcy, a pracodawca mówił, proszę odejść, bo tam 15 osób za bramą jest i czeka na pana miejsce. Niestety taka była sytuacja. W tej chwili ludzie szukają, zmieniają pracę, gdzie mogą lepiej zarobić. Taka jest sytuacja w tej chwili na rynku pracy. Jest ponad 90 tysięcy ofert pracy w urzędach, a mamy 3,4% bezrobocia. I takie są fakty. No niech pan z kimkolwiek porozmawia. No nie kłóćmy się już na takie podstawowe, elementarne rzeczy. O ile mogę z panem posłem. To jest wielcze prawo opozycji, ale trzeba przynajmniej podstawowe fakty uwzględnić. To jest dzięki wam. No nie jest dzięki wam. No niestety. No tak się akurat dziwnie stało. No dobrze, ale to już nie będę, bo tutaj wychodzę na stronniczego prądzącego, a nie chciałbym, to porozmawiamy teraz o Big Techu. Może to nas wszystkich połączy i razem będziemy jechać w jednym kierunku. No dobrze, Konfederacja odzyskała swój profil na Facebooku, czy nie odzyskała, panie pośle? Nie, nie odzyskała. Wczoraj otworzyliśmy konto koła poselskiego. Widziałem. Koło poselskie jest osobnym bytem od partii politycznej. No i okazało się, że również koło poselskie nie ma prawa być na Facebooku. Po 6 chyba, czy po 7 godzinach profil został zdjęty. Oczywiście po jakiejś tam grubej akcji internetowej zgłaszania nas jako tam niedobrych, złych faszystów, czy nie wiem czego tam jeszcze. Chociaż ten profil, na tym profilu nie było nic poza powitaniem i zaproszeniem do tego, żeby obserwować profil, bo to będzie profil posłów Konfederacji, na którym wszystkie wpisy posłów Konfederacji się znajdą w jednym miejscu. No, co robić? Mamy sytuację, jaką mamy, dlatego mamy naszą ustawę, która ma tę sprawę jakoś jednak ułożyć. Mamy też pozew cywilny, który będzie złożony. Bo wy żeście Facebookowi zapłacili za reklamę, jak każda partia zresztą, więc jakby Facebook wziął od was pieniądze, a potem was zbanował. Jak to było z tymi płatnościami? Nie. Sytuacja była taka, że no Facebook
jest, bo my się musimy zdecydować. Problem polega na tym, że Facebook jest u nas troszkę jeszcze nie spisany w odpowiednich ustawach. Jest w Stanach Zjednoczonych jest to inaczej, tam to wygląda inaczej. Tam jest ustawa 230, która mówi o tym, że Facebook jest trochę ponad prawem prasowym, bo albo jesteśmy gazetą i wtedy na przykład telewizja Republika ma prawo Dziambora nie zapraszać, bo Dziambora nie lubi, albo jesteśmy słupem ogłoszeniowym i wtedy nie mamy wpływu na to, co się tam dzieje. Facebook jest w moim mniemaniu takim słupem ogłoszeniowym, natomiast w mniemaniu władz Facebooka oni są i słupem ogłoszeniowym, i cenzorem w jednym. Tak, bo nie biorą odpowiedzialności za treści, z jednej strony tak jak gazeta, a z drugiej strony chcą moderować i cenzorować. Tak. I to jest niezgodne z naszym polskim prawem. I oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, czy prywatnemu właścicielowi wszystko wolno. No ja zawsze uważałem, że tak, natomiast zdaję dosyć dużą tamę w momencie, gdy ten słup ogłoszeniowy, którym jest Facebook, sprawia, że wpływać może na demokratyczne wyniki wyborów. Usunięcie naszego profilu, który miał prawie 700 tysięcy obserwujących i był profilem tak popularnym, że przebijał wszystkie partie polityczne w Polsce razem, no niestety jest żywo to teraz podnieśmy tą sprawę do najwyższego poziomu. Ostatnio tutaj proszę o krótką odpowiedź do posła Dziambora. Czyli są takie elementy, są takie sytuacje, gdzie warto regulować i gdzie warto ograniczać prywatną własność? Nie, sytuacja jest taka, że Facebook powinien się zdecydować. Albo wyrzucić wszystkie partie polityczne, ponieważ oni stwierdzają, że wszystkie partie polityczne nie powinny móc się kreować na ich słupie ogłoszeniowym. Albo no niestety przywrócić nasz profil ku ich braku zadowolenia, ponieważ ich agenda jest zdecydowanie lewicowa i po prostu wytrzymywać to, że ludzie chcą po prostu zwyczajnie czytać i oglądać to, Andrzej Gawron, no ja myślę, że zawsze w studiu jest trudniej jednak, panie redaktorze, tutaj się przebić, szczególnie z posłem Dziamborem. Ale powiem tak, to jest skandal. To jest skandal i tutaj się na pewno możemy zgodzić. Ja absolutnie nie uważam, że szczególnie w dziedzinie mediów prywatny przedsiębiorca może wszystko. Media to jest specyficzna dziedzina i tutaj absolutnie podlega pod regulacje prawne w krajach różnych i nie możemy całkowicie jak gdyby tutaj powoływać się na to, że prywatny właściciel może wszystko. To nie jest fabryka śrubek. Tutaj wpływa się na opinię publiczną, wpływa się na to, na odczucia społeczne, na wybory, na to, co się dzieje w sferze społecznej. Jeżeli taki ponadnarodowy koncern rości sobie prawo do tego, żeby właśnie jedną z oficjalnie, legalnie działających partii zawieszać czy eliminować konto, to absolutnie to jest niedopuszczalne. Ale tutaj to jest większy problem. Większy problem takich korporacji ponadnarodowych, które no niestety... Był pomysł posła Jakiego, był pomysł ministra Kalety, coś się urodzi, jest szansa. Tak, do końca listopada były konsultacje społeczne. Jest projekt, który jak gdyby w pewien sposób ten problem rozwiązuje. Tam jest chyba bodajże Rada Wolności Mediów, ma być powołana i rzeczywiście trzeba jakieś znaleźć rozwiązanie, ale w konsensusie, bo cała klasa polityczna powinna, cała klasa bez wyjątku polityczna powinna to zwrócić uwagę. No nie może być tak, że jakieś podmioty zewnętrzne ingerują w nasze wybory, w naszą dyskusję społeczną i tak dalej. Niestety stało się tak, że Facebook jest takim wiodącym portalem społecznościowym i no tutaj mamy bardzo ograniczone dekoncentracja, to jeszcze inny temat. Poseł Artur Dziambor będzie naszą dyskusję zamykał pytaniem, odpowiedzią na pytanie, czy poprze projekt Prawa i Sprawiedliwości w tej materii, czy nie. No my mamy swój w tym momencie złożony. Zobaczymy, jak będzie się ale będzie zawsze, jak jest kilka projektów, można z tego zrobić coś w całości. Tylko, że Konfederacja ma 11 posłów, a PiS ma 226 i to jest ta różnica. Nie, będziemy na ten temat na pewno rozmawiać, ponieważ zależy nam na tym, żeby jednak te kwestie uporządkować. Myśmy dopiero co przechodzili tą wojnę o tak zwane wolne media, tylko teraz zwolennicy tych wolnych mediów się cieszą z tego, że Konfederacja jest w ten sposób szykanowana przez Facebooka, który, jak tutaj już stwierdziliśmy, jest ponadnarodową korporacją. Musimy to uporządkować po prostu, ponieważ nie możemy sobie na to pozwolić na przyszłość. Zwłaszcza lewica, która oczywiście na co dzień chce walczyć z korporacjami, ale w tym wypadku bardzo się cieszy z władztwa globalnego kapitału. Artur Dziambor, Konfederacja, był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Prosto z Sejmu. Dziękuję. A u nas w studiu Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wolność mediów to podstawa. I tego się trzymajmy. Łukasz Jankowski, ja państwa zapraszam do wolnych mediów nieustająco. Jedna rozmowa się kończy, za chwilę kolejna. Wracamy za kilka minut.